Wracamy do gry. Mecz pomiędzy Mostychy w pomarańczowych strojach, a Pogonią Ruda Śląska w biało-niebieskich, biało-niebieskie barwy królewskie. Choć dzisiaj królami są zawodnicy Wojana Pawłowice. Jak wam się grało przeciwko Rudzie? Był bardzo wymagający mecz. Na początku było kilka, ale później już zaczęło się dla Wojana zaczęło. Walka była na całego. Tak. Zdziwiły nas celne rzuty z Rudy Śląskiej. Dziękuję. A na kogo tutaj stawiacie w tym meczu? Na Rudę Śląską. Na Rudę. Myślicie, że... Ale przegrywają 15-11. Wszystko się może zdarzyć. Tak. Teraz mam mojego Radka Piploka, będzie dobrze. Ale my musimy trafiać, jak chcemy nadrabiać. Panowie, kroki. Ewidentne. Ja wiem, że można puszczać, ale to było ewidentne. Ciecia. Ale karty na tym turnieju rozdają Pawłowice. Skromna drużyna. Dobrze grały. Z Tychami. Tychy wygrali ponad 10. Po tym my przegrali z Pawłowicami, a też trzeci. Dużo przegrali z Pawłowicami. 30. Ale ładne podanie. No hopie! Jak my nie będziemy wykorzystywać takiej sytuacji, to my tego nie wygramy. A chcemy bardzo do Pawłowic jechać na Final Four. Bo tam jest tak miło i sympatycznie, basen, wszystko, dobre ciasto. Nie? Szukajmy punktów na razie z wyjść. Widzisz, oni się wjeżdżają, punktują, a my cierpimy z 7 metrów. Teraz nie jest czas na to. Ale widać zmniejszenie u Pogoni. Pawłowice ich tak do tym. Nie ma. Nie ma tego. Spróbuj penetracji, może będzie faul. Trzynaście, 10 punktów do odrobienia, ale jeszcze macie 5 minut trzeciej kwarty i całe 8 minut czwartej. Ja myślę, że jakby tak Bartek Lato wszedł, Samero, to tu by było zwycięstwo gwarantowane. Tamto jest ten zawodnik taki oparty z białym tym wrotką. Z daleka, ale nie wpada. W tym wieku taki dystans to nie jest łatwo. Co ja mówię, dystans nawet. Jak nie ma 3 sekund? Co pan mówi? To co, mogłoby w trubie siedzieć cały mecz? Panie Zbigniewie, nie ma 3 sekund w mini koszykówce. Rozsądnie trzeba wistać. No ale bez przesady.